Witam Was tutaj, cześć, czemu znasz? Zapraszam Was na kolejny odcinek z Easy Scanner z PlayStation 4. Scenariusze przy zaporze. To jest chyba bardziej na tyle disaster, jakby coś. I tak, pierwsze co mi się rzuciło dzisiaj w oczy, to jest ten nasz ściek. I z tego co pamiętam, nie możemy jeszcze, bo już chciałem to wybudować. Ale jesteśmy blisko. Ogólnie to jest tak, to jest pewnie kolejny kamień milowy. Tak, spróbujmy się do niego do dzisiaj zbliżyć. Bo nasza populacja się bardzo powoli rozwija. Aczkolwiek my tutaj już ją powoli powiększamy. I tak, z tego co pamiętam, też nowe kawałki ziemi chcieliśmy też kupić, ale na razie jeszcze nie możemy. Dobra. Tak, tutaj, tu jest wszystko całkiem ładnie, już to rozdziała. Może nam te ścieki się tutaj zaczynają wylewać trochę. No, ale nieważne. Jest dobrze, jest dobrze. Tak, tutaj się ludzie budują. Może od tego byśmy właśnie, właściwie to byśmy od tego zaczęli. I tutaj ja chciałem to dalej pobudować sobie. Póki co sledujemy dotąd tę drogę. Później będziemy myśleć. Później będziemy sobie myśleć, jak to dalej będzie wyglądać. O, dokładnie. Tu się połączysz. Tu też się połączysz. I tutaj sobie zostawmy miejsce, bo tu jakiś park sobie może wrócimy. A tu będzie ścieżka dowodowa ciągnąca się dotąd. I stąd będzie tutaj dojazd. O, dokładnie. I oczywiście nie ta opcja. I oczywiście tutaj sobie wyłączymy skrzyżowanie, bo takich rzeczy my tutaj po prostu nie chcemy. Dajmy tu sobie duży park. Dajmy sobie. No dobra, to jeszcze for sobie się przydało do tego, żebyśmy sobie to postawili. Dobra, dajmy tutaj sobie to, wyznaczmy. Tu ludzie się możecie się budować. Jeżeli chodzi o wodę, to wy tu ją możecie mieć, ale nie wszędzie. Trzeba ją wam więc dociągnąć. Ale pomijając to, to chyba widzę, że całkiem dobrze będzie. Dobra, tutaj widzę, że... O, ludzie czekają na autobus, ciekawe. Co jest z prądem? Chyba jest jakiś problem, coś się fajczy pewnie. Albo gdzieś nie mamy. Gdzie są nasze elektrownie? Czekaj, chyba pewnie z tego mało zostajemy, tak? 128, nie, dobra, to jest całkiem. Tutaj to działa normalnie. Wody nie mamy pewnie, bo nie mamy prądu. Nie, normalnie. To się wyprawia, halo, ludzie. No dobrze, coś jakoś mało prądu produkujemy na początek odcinka. Tak samo jak tutaj, a nie, wy po prostu nie macie wody. Mam dziwne czucie, że część tego, co robiłem w poprzednim odcinku, się nie zapisało. A to może tylko moje odczucie. Poczekaj, pokaż. Tutaj nie ma przemysłu. Nie, tutaj jest dobrze. Nie, no chyba wszystko jest dobrze. Nie wiem. Może jakieś tam ostatnie moje ruchy? Tak czy siak, prądu nie ma. To jest mało zadowalające. No nie gadaj, że już jest. Nie ma. Jest cały czas kiepsko. Żeby budować czterunkowiek z tych elektrowni, trzeba mieć trochę więcej forsy niż mamy. Chyba trzeba będzie wziąć. Nie możemy wziąć. Jasne. Pożyczka. A, tutaj coś się odczepiło to. A no tak, bo tutaj teraz te budynki zaczęły się usuwać. Przemysł cały. I prądu nam trochę zeszło. No teraz powinno nam trochę podskoczyć. Teraz powinno być już trochę lepiej. Okej. Czy tutaj też jest już lepiej? No, produkujemy więcej niż potrzebujemy, niby. W teorii. Ale to wszystko jest przez tą tamę, bo jeżeli jest tylko jedna tama, a tama ma to do siebie, że ona co chwilę zmienia swoje te, no to tak wygląda. Tutaj się nic nie chce budować, bo chcieliśmy tutaj sobie park postawić. Jak im tutaj damy park, to oni tutaj się zaraz zaczną chcieć budować. Ja wam to mówię. Może też tutaj komunikacji nie ma zbyt dużo, no ale mniejsza z tym. Ale mniejsza z tym, to na razie też nie jest tutaj niezbędne do życia. Dajmy tu im sobie jakąś ścieżkę, bo tutaj właśnie o to mi chodziło. O, dokładnie. No, tutaj, tu, dobra, niech będzie już jakoś tak sobie dojdzie ta ścieżka. Ale druga ścieżka rowerowa by mi sobie tu szła dotąd. Stąd. A, tutaj będzie już zbiegła. Kurczę. Daje, żeby się wbudowało, a ten co? Znika. Dobra, tutaj ty dojdziesz sobie spokojnie. Stąd.
Ty dranie. Ty dranie. Dobrze, czekaj. My to zrobimy tutaj. Nie ma mowy, żebyśmy my tego nie zrobili. Dobrze, czekaj. Ty tu sobie odejdziesz. I teraz daj mi tą zwykłą. No. Można? Można. Na ugodę pójść. Proszę bardzo. Dobra, tu jest ta nasza ścieżka. No dobra, dawaj, tu nie wczepimy za grzechy. Nigdy. Ale tutaj ta nasza dawa może sobie spokojnie skręcić. O, powiedzmy, że gdzieś. Czekaj. Dotąd. Tu sobie później podejdzie do góry. Co nie? Tu sobie przejedzie do tych ludzi. I tak właściwie to na tu może sobie zjechać. O, dokładnie. Ale taka tutaj ścieżka może się przydać, bo oni tutaj lubią mimo wszystko chodzić. Mimo wszystko, bo ci ludzie to wiecie, jacy oni są, ale mimo wszystko to oni tam czasami duszą się. Dobrze, tu sobie dajemy ścieżkę. Tu sobie byśmy dali ścieżkę do parku, żebyście mogli ładnie dojść. Tutaj. Dobra. To jest z wodą. Teraz już chyba wody brakuje. Nie wiem, jakieś miasto ma dzisiaj dziwne miewanie nastroju. Bo wodę skąd ciągniemy? Wodę ciągniemy sobie stąd. Nie można postawić. O, jeszcze jedno. Tu sobie pociągniemy. Za ścieks. Czekaj, tu jest dobre miejsce na drugą tamę. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Jeżeli byśmy sobie coś takiego, to oczywiście kupę forsy kosztuje. Ale jakby coś, to tu jest naprawdę dobre miejsce na taką tamę. Chociaż tam dalej też jest lepsze, ale dobra. Co jest gdzieś, jakiś jest teraz problem? No, na razie nie ma, ale to jest na razie, ale wolałbym nie mieć już problemów na dłuższy okres. Dobra, to teraz już powinno to trochę lepiej działać. Ludzie się budują, handel chce się budować, handel ma tutaj miejsce do budowy, więc tu nie ma problemu. Spalarnie działają, komunikacja tutaj jest na tyle wspaniała, że autobusów tam żadnych chyba nie budowano, tak dokładnie. Autobus może nam trochę przyciągnąć w sumie właściwie. Może sobie jechać tutaj dalej autobus, o. Tak, dokładnie. Dokładnie sądziłem, że nam to się to przyda po prostu. Tutaj. I tutaj. Przystanek. Dobra. Takie coś może wam się podobno przydać. Dobrze, to jest stąd, tutaj, czekaj. Pod tym. Widzę, że trzeba wyłączyć siatkę. Dobrze, kiedy wyłączymy sobie siatkę, zrobimy taką ścieżkę. Okej. Czekaj. Taką. I ona będzie się kończyć gdzieś tu. Okej. Czekaj. Ja to zrobię. Ja nie zrobię? Dokładnie. Jest, połączyło się. Dobra. I tutaj będzie ścieżka z dawodkami. I stąd tutaj w dół będziecie mogli sobie zjeżdżać dawodkami, jakby coś. A nie, dobra. Dobra, nawet nie aż tak bardzo w dół. Tu. Tutaj. Tutaj. I tu dojeżdżać. O, dokładnie. Do przystanku. Akurat. Tak samo stąd będziecie mogli sobie dojechać do tej ścieżki. No dobra, może tyle ścieżek tutaj na razie tutaj wystarczy. Tutaj będą mieli do parku jakby coś dojście, bo ci też mogą chcieć się przejść do parku. Ja. Stąd będzie zaś dojście tutaj. O, będą sobie mogli tak chodzić. Ale tylko trochę, bo co za dużo to nie zdało. A nasi ludzie o tym doskonale wiedzą. Stąd tutaj jest trochę miejsce dla budowy dla ludzi. Oni tutaj się nie budują, ciekawe czemu. Dobrze, tutaj się możecie budować. Mieszkańcy też mogą się tu już budować dookoła tych parków, jakby coś. Tego jeszcze nie mówiłem, ale możecie się budować. Autobus teraz na mnie jeździ, więc o, dokładnie, autobus już jeździ. Jak tam w ogóle korzystają z ludzi autobus z tej linii? No gdzie niegdzie tam jakieś większe zapotrzebowanie jest, ale ogólnie nie jest, nie ma tragedii. Linie bambajowe i tak są bardziej pewnie uwielbiane. Może tego, że jeżdżą przez całe miasto. No i oczywiście kolej linowa. Tutaj jest obłędna, jeżeli chodzi o użytkowywanie. Wagonik? 8 osób. Dokładnie, tutaj nie jeżdżą, nigdy nie widziałem jeszcze pustego wagonika.
Dobrze, ze śmieciami jest coraz większy problem. Jakbym się normalnie cieszył z tego. I oczywiście prąd. Nie wiem, co jest z prądem, ale z prądem naprawdę też są jakieś tam wielkie problemy. Jakieś to dziś się coś musiało ubudować. Bo mamy prąd, ale oni go nie dostają. Ej, tu nie ma żadnego połączenia. Nie no, ale przez Tama możecie się tutaj ciągnąć przecież. No dokładnie, przez Tama sobie możecie tutaj ciągnąć. Tu, jeśli naprawdę już potrzebujecie, no mogę tego Dututa dociągnąć. Czekaj. O, dokładnie. Tu macie Dututa. Ale wy tu się łączycie za jakiś czas. Nie no, to już nie powinno wszystko działać. Teoretycznie. I tu jest problem. To jest... Okej, dobra, już jest za mało. Dobra, dajmy sobie tą węglową. Na węgiel. Tutaj obok tego. Trochę trzeba to zwiększyć, bo widzę, że jest naprawdę... Że w Tama City to trochę się zaczyna mieć tragicznie, jeżeli chodzi o kwestię prądu. Dobrze, z śmieciami nie jest źle. Przemysł by się chciał budować. Akurat przemysł to możemy trochę zrobić tutaj. Przemysł to może się na przykład tutaj budować. Tak, ja tu widzę, że tak jakbym budował i część się nie zapisała. Bo tego nie budowałem do końca? Nie. Niemożliwe. Niemożliwe, ja zawsze buduję do końca. Dobra, czekaj. I stąd tu. I tutaj się połączy z tam tramwajami. I tutaj jeszcze. Tak, tak, bo ja tutaj chcę, żeby oni korzystali z tego, co tutaj się dzieje. Pomijając to, że tutaj jest... Wszyscy wiem, co tutaj jest. O, tutaj się połączy. No, to świetnie. Tutaj jest Tama, a teraz obok. Tutaj oczywiście ludzie tutaj będą korzystać, ale tam, gdzie mogą, to niech się budują. Przemysł na przykład. Tak, bo tutaj... Tak, no dobra, niech już będzie. Bo Bamba tutaj sobie jeździ, ale tutaj jedzie. Więc on tak tutaj za bardzo tutaj też nie wjeżdża im, więc nie jest źle. Tak, tu widzę, że nawet te korki nasze bambajowe się już powoli skończyły. To bardzo dobrze. Dobra, tutaj jest dobrze. Handel by się przydał tu na górce trochę. Okej. O, dobra, tutaj się biura by chyba nie budowały. To ja już widzę. Oprócz tego, tutaj będzie handel małym pędzlem. A już niech ci będzie średni. Tu będzie handel, będzie się budować. Też im się może tutaj przydać na górce. I ze śmieciami jest już naprawdę duży problem. Jak będziemy mogli, to postawimy tutaj kolejną spalarnię. Ja wiem, że spalarnia i wysypisko śmieci to nie jedno równemu, ale by się przydało. No, zobaczmy, jak tam nasza linia bombowa. Bo z tego co pamiętam, to jest ta linia mniej używana, bo ona tutaj jeździ tylko tędy. Natomiast ta druga linia jest bardziej użytkowana, ale nie jest źle. Na to wydajemy ogólnie. Czy ktoś korzysta z moich ścieżek dowodowych? Aha. Jest, śpiesi, jadą na rowerze. Ciekawe. A z tego? Też nie zbyt dużo. Ale z tego na pewno dużo. A dokładnie, tutaj się schodzicie z całego miasta. Poczekaj, jak ty tutaj idziesz? A, zobaczcie, autobusem podjeżdżając do kolei linowej. Ciekawe. Dużo wsiada tutaj. Wsiadają też tutaj, w tej przystanku. Tutaj naszej dzielnicy handlowej. I tutaj tego przemysłu. I nawet stąd. O, to bardzo fajnie. Nawet wsiadają tutaj. Wow. To już jest naprawdę daleko. Tak, tutaj ja widzę, że oni naprawdę się nieźle tutaj też da. Tym trzeba dać jakąś ładną komunikację swojego, bo oni nie mają tutaj żadnego połączenia z główną tutaj częścią tej dzielnicy, czyli to tutaj. I ja mam ogólnie pomysł, jak to zaraz zrobimy, ale mam pomysł na razie. Ale też tam się zastanowimy. Bo tak, oczywiście to chodzi o kolej linową, żeby nie było. Tu mamy naszą kolej linową, która sobie normalnie... W sensie tu mamy taką główniejszą drogę w naszym mieście, co nie? Więc okej, może być. Ona jest dosyć daleko od tego. Ale się zastanawiam, czy na przykład tą ulicę nie przebudować trochę. I na przykład tutaj postawić stację. Nie, ona tu będzie... Nie, tu będzie trochę zbyt daleko wysunięta. Chociaż nie jest aż tak tragicznie. Postawić, żeby tutaj jechało? Nie, może lepiej, żeby rzeczywiście jechało przez tą dzielnicę. Tylko tu trzeba byłoby to trochę...
To trochę trzeba było przebudować tutaj tę dzielnicę z drugiej strony. Ale dobra, może być w sumie. W sumie czemu by nie? Dobra. Ale tak. Po pierwsze, gdzie jest pierwszy przystanek? Bo tu trzeba zrobić oczywiście dwa przystanki. Pierwszy by mógł być rzeczywiście tutaj. Tak, to jest dobre miejsce. Tylko tak, mamy tutaj nasz park. Park musi zostać przesunięty nawet o jedną kratkę. Ale będzie pewnie o więcej przesunięty. Tak, będzie o więcej przesunięty. Bo będzie tutaj postawione. Dalej. I na ile to trzeba odsunąć? 360. No to dajmy tutaj 360. 360. Dobra, tu sobie dajmy ulicę. I tu sobie postawmy naszego pierwszego stopa. Tak, w ten sposób postawmy go sobie. Okej, dobra, park jest, jest. Więc jakby coś ludzie mogą z tego korzystać, tu dajmy wam, abyście się mogli zabudować dookoła tego. Oczywiście damy im tutaj też drugą drogę, bo teraz wszyscy wiemy, że oni tutaj będą marudzić, że nie mają połączyć w ogóle. Damy im tutaj nawet rondo dookoła takie, żeby im tutaj zwiększyć ruch. Tylko jest to oczywiście bardzo w złych kierunkach się tutaj poustawiało wszystko. Nie, tu było dobrze. Dobra. I teraz jakby coś tutaj możecie jeździć. Tak, teraz tu jest bardzo dziwnie. O Boże, ten park wygląda strasznie dziwnie. System zbocze twierdzi. Teraz uwierzę, że tu jest system zbocze, dopiero. Dobra, przesuniemy płatki, tutaj dajmy, żeby się ludzie budowali. To będzie trochę lepiej. Dobra, i widzę, że powoli z tego korzystają. Dobrze, to jest dobrze. Kolejne miejsce, gdzie nasz kolej linowa będzie miała przystanek. Byłoby tam, gdzie byłby kolejny słup. Stąd. Okej. Widzę, że to jest trochę daleko. Dobrze byłoby, jakby tu był kolejny słup. Ale z tego co widzę już się... Gdzie tam się robi? O, jest tutaj. W takim wypadku trzeba to przesunąć trochę w bok. Akurat możemy, więc to nie jest złe nawet. Ała. Przesuńmy na maksa dotąd. I teraz nam trochę dało tutaj więcej kratek, bo to widzicie, co ja tutaj chcę zrobić chyba. Jedną długą kolejkę. Ej, to nam dużo nie dało, co to ma być? Okej, to nam nic nie daje, czy nie? Gdzie się nam słup? Okej. Dotąd, dobra, to dotąd to jest nawet całkiem ładnie. Teraz tak, dajmy sobie tutaj, odjedźmy sobie tą na te 360 tą drogą. Co jest? Czemu nie ma tutaj 360? Okej, tu jest 360. Dobrze, park oczywiście trzeba znowu przestawić. Park tutaj cały czas przestawiam. Autobus będzie tutaj sobie jechać, tylko będzie zakręcać. Tak, żeby nie było, że tutaj nie będzie dojeżdżać teraz. Będzie dojeżdżać. Aha, ja wybudowałem to oczywiście jednokierunkowo. No, jasne, jasne, jasne. Zrób to dwukierunkową. Dwukierunkowa mi tutaj się bardziej przyda niż taka jednokierunkowa, bo tutaj jednokierunkowy to ja zbytnio nie będę chciał teraz stawiać. Dobra. Tutaj mamy teraz przystanek. Ludkowie się z nas przesuną. To sobie wyłóżmy. I tu będzie kolejny pit stop naszej kolei linowej. Oczywiście, na którą nie mamy forsy. No jasne, 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 jasne. Ty nie masz wody. Ty możesz... Wow, co ja tutaj zrobiłem? Wybudowałem rurę bez podłączenia. Nie no, teraz to już, wiesz, teraz to już nie masz co modlić na wodę, bo tutaj akurat na wodę to mamy teraz dużo. Dobra, ludzie się powoli budują. Ile tygodni nam przybyło? Czekaj. Tej naszej rozgrywce. No trochę przybyło. No nie wiem, czy się wyrobimy. Będzie na pewno raczej na styk. Musielibyśmy mieć teraz jakiś boom gospodarczy, żeby się zaczęli tutaj tak ludzi strasznie budować. A na razie to ja tutaj nie widzę. Okej, tu widzę, że jest jakiś problem. Nisko, bardzo grunty. A czemu tu jest tak nisko? Czekaj. Czekaj, już. No oni tu rzeczywiście mogą nie mieć żadnego parku. Tak, tu zobaczcie, to jakieś śmieci.
O kurczę, tego się nie spodziewałem. Możemy sobie postawić pod zalogę, co? Oczywiście, no tutaj, tu im go nie postawimy, bo nie ma... To jest zbyt same zbocze, ale tu możemy je postawić trochę wyżej. Może to im trochę pomoże, nie wiem. Byłoby dobrze. Ale zobaczymy. Nie wiem, na razie więcej ją tutaj nie zdobię. Bo i tak czekamy na naszą golę linową, którą tutaj trzeba ją wstawić w końcu. Dobrze, dajmy sobie stację. Tutaj, nie, tutaj. Nie będziemy aż tak odzyskać tutaj. Nie mam nadzieję, że nam słupa nie starczy. Dawaj to. O, jeden, mamy jeden, ale jaja. Dobra, no i stąd trzeba to podłączyć. Potrzebujemy po prostu forsu. Ale to będzie trasa. Od jednego punktu do drugiego. Ej ludzie. To jest, zobaczcie. Nie, ja to idealnie budowałem. Zero lądowanie problemów tutaj z korkami. To by jeszcze jakby się zrobiło tunel. Ale oczywiście, że się tego nie zrobi. To byłoby jeszcze lepiej. Ale i tak jest nieźle. Co nie? No dokładnie. Tu pod tym by można było zrobić z kolei tunel. Nie, też nie wyjdzie. Aż tak blisko tego rzeczywiście nie ma. Dobrze, tutaj budynki się później, wcześniej czy później się pobudują. Jedyne co tutaj możemy jeszcze postawić, i to może rzeczywiście był pomysł. To tu za 2,5 tysiąca macie jeszcze park. Tak. Bo tam się rzeczywiście może nic nie chcieć teraz wybudować. Tu jest dobrze. I mogę się spodziewać, że póki co na razie może dużo ludzi z tego nie korzysta, bo możecie właściwie tylko dojechać tutaj i przejrzeć nad Bambajami. To nie jest zbyt dobrą wiadomością. Ale jest chyba i tak dobrze. Właściwie to poczekaj. Czekaj. My tu wam puścimy Bambaja teraz. Abyście mieli tutaj punkt przysiadkowy. To jest pomysł. No, ja to mam pomysł. I tu sobie nawet to poszerzymy tę drogę do alei. O, dokładnie. Tu nie ma świateł. I tu też nie ma świateł, dobra. Tak, tu teraz trochę będzie większy ruch. Jak widzimy oczywiście. Ale sądzę, że nie powinno być aż tak źle. Dobrze, Bambaje. Tak. Ta linia będzie miała teraz tu przystanek. Chyba tutaj. Nie. Nie tu. Tu. Kolejny przystanek. Czekaj, to nie chcemy tego przyciągnąć. Będziesz mieć tu. Później tutaj. I kolejny... Tutaj, niech będzie już ci. Tak, tu będziesz sobie jeździć i podjeżdżać do tych autobusów. To sądzę, że wam się bardzo spodoba, takie podłączenie tutaj jeszcze tej jednej linii, która była faktycznie trochę mniej wykorzystywana. No to na pewno wam się spodoba. Dobrze, zobaczmy dokąd ten Bamba jedzie. Okej. Okay. Zobaczymy, czy dojedzie tam do tej nowej linii, czy jeszcze nie. Zerknijmy, czy... Jest tutaj już parę osób. 18 jest tu, 12, 0, 0, 0, 3. Okej. Okay. Czyli powoli jacyś ludzie się tutaj pojawiają. A ty, Bambaj, gdzie pojedziesz? No powiedz, powiedz, pochwal mi się, gdzie skręcisz. O, że jakiś autobus jest. Jest! Biliśmy duże miasto. Świetnie. Możemy krematorium, statek uzdrowienia wody i krypta. Nowy kawałek ziemi się tam przyda akurat. Ale chcę zobaczyć, gdzie ten Bambaj pojedzie. Skręca, okej, dobrze. Ja mam pytanie, czy ten autobus tutaj tak jeździł jak wcześniej? Tak, on tutaj tak jeździł. Dobra, to nie. Jak tak jest, to niech będzie już. Jeżeli by zmienił trasę, to by było mi mniej fajnie, ale... Ale jedzie jak kiedyś. A, właśnie, bo czekaj, bo tutaj macie Bambaje, w teorii. To tu wam puścimy tędy, tą naszą linię. Autobusową, bo wy teraz tutaj macie problem z komunikacją. Dobrze, ponieważ dostaliśmy trochę dużo forsy, z tego tam... O, zobaczcie, korzystają z tej ścieżki rowerowej i tu wjeżdżają, tylko tą ścieżkę to ja bym sobie jeszcze przeciągnął gdzieś tutaj, bo ona nie do końca miała tutaj tak teraz wjeżdżać. Znaczy nie to, że to połączenie jest złe, ale... Ale to nie o to tu chodziło, jak to budowałem na początku. No, zróbmy sobie póki co tutaj dojazd. Tu będzie dochodzić zwykła ścieżka i ta zwykła ścieżka będzie jeszcze stąd. Jest.
Jasne, jasne. Teraz nie można nic tutaj postawić. Oczywiście. No, patrz, patrz, postawiłem. Ha. No ma, tutaj będzie takie dojście. I tu jest ten nasz park. On już tutaj nie będzie. I tutaj będziecie mieli jeszcze dojście jedno. Dobra. Kawałek ziemi. Tak, bo to jest ważne. Ten czy ten? Poczekamy na kolejnym. Ale ja już widzę. Wow. Ale malowniczy kolej przejeżdżający. Że tutaj to trzeba będzie kiedyś w przyszłości zrobić tamę. Może nie jest to rzeczywiście duży strumień, bo jest manny. Ale tama tutaj to jest biznes. Natomiast kolejny kawałek ziemi, który będzie pewnie daleko, co nie? Nie, a nie, kolejny kawałek, tak, 26 tysięcy, ojejku. To będzie tutaj, tak, bo tu jest nam to potrzebne, bardzo. Bardzo, ja tam widzę piękne złoża, a my kupiliśmy teraz ten, kurczę. ICT, dobrze, no w takim wypadku ścieki. Na razie ściekami się nie zajmujmy, śmieci. Zostawmy tu jeszcze jedno spalanie. Może być nawet po drugiej stronie teraz właściwie. Wodę masz podłączenie do wody. Natomiast, co to ważne i ważniejsze, to jest oczywiście nasza kolej linowa. Która to... Bo tak, tutaj jest przystanek. Kolejny mógłby być teoretycznie gdzieś tutaj. I w sumie bym mógł nawet tutaj jakoś go wsadzić, tylko... Tak, dobra, wsadźmy go, bo tutaj będzie to skręcać tak właściwie, to nasza kolej linowa. Bardziej niż teraz. Więc, dobra, niech już będzie. Tak, musimy ustawić to na 45 stopni najlepiej. No, dokładnie. Tu nie będziemy tego podłączyć, bo po co? Okej, czekaj. Łączmy linie pomocnicze, czasami się przydają. Dobra. Okej. I taki tutaj, taki dziwny coś. Właściwie to nie wiadomo nawet, co to jest. Czekaj, ja mam głębszy plan tutaj. Dobra, niech już ci będzie. Coś takiego tu sobie zrobimy. I tu będą rzeczywiście... Nie, tutaj te domki to mi trochę są niepotrzebne. Tu mogą być rzeczywiście te biura. O, dokładnie, tu się możecie biurować. Natomiast tutaj to, co ja chciałem postawić przecież od początku, to jest ta nasza stacja kolei linowej. Czy tu może mogę postawić słupa? I tu nie będzie problemu? Nie, jest problem. Tu jakbym postawił. Tu. Okej, to przybudujemy tą drogę i postawimy. Bo to jest zbyt piękne, żeby to zepsuć. Zresztą tutaj jest ten cmentarz, który też trzeba wyminąć. To sobie damy tutaj. I ponieważ tutaj jedzie autobus, ja to widziałem właśnie przed chwilą. On tu ma w miarę niedaleko przystanek, więc zrobimy sobie tutaj przystanek po tym. Tak, podłączenie z prądem. Co? Czy ja o czymś nie wiem? I tu sobie damy przystanek jeszcze, ale czemu jest problem z prądem? Jest dobrze. Tutaj ci marudzą strasznie na wiadomo co, ale dałem im tutaj już jeszcze jedną spalarnię. Więcej nie postawię wam teraz. Dobra, no i tak. Poczekaj, trzeba to przebudować. My tu zaraz skończymy odcinek ogólnie. Czekaj, wybudujmy to najpierw. Wybudujmy, żeby nie było później problemów. Może coś jeszcze nie tak. Proszę bardzo. A tak, właściwie to mogliśmy przedłużyć tutaj. Mogliśmy tutaj to podnieść dotąd. I ile byśmy przedłużyli? To może zróbmy tak, jak to było. Tak, niepotrzebnie to wyburzałem. Teraz tego nie da się wybudować oczywiście, tak? No jasne. Dobra, tak. Tutaj to jakoś tak było. I tutaj krętą trzeba wjechać. Albo jest rzeczywiście już niemożliwe. Czekaj, nie, no było to przed chwilą. Tylko ja to teraz zburzyłem i zepsułem, tak? O! Dobra. Mamy to. Tu stąd. Tutaj jedziesz, tak? I tutaj trzeba krętą wjechać w to. No dobra, powiedzmy. No, nie no, jechał trochę inaczej.
jeszcze dalej to wyjeżdżało, poczekaj. To tak jakoś. Nie, to było... Ja to zrobiłem dowolną, tylko teraz coś nie chce mi tutaj to wejść. Co? To oni wyżej tu ogólnie jechali wszyscy. Czekaj, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie, bo to trzeba trochę większy rzeczywiście zrobić ten zakręt. Nie, no bo tutaj to nigdy mi nie wejdzie. Jedyne co to mogę zrobić coś takiego. I to jest chyba najbardziej takie. No. Dobra, no tutaj to nie, tutaj to trzeba zrobić zakręt. Dobrze. Dobra, no na razie już niech będzie w ten sposób. Proszę bardzo. Ale wam tu pokręciłem. Raz, dwa. Zróbmy tutaj ten słup. Nie, nie, takiego słupu to tutaj nie chcę. O, taki może być. Dobra. Tu dotąd dojeżdżasz, czyli jedziesz właściwie nad tym wszystkim. I tu podłączysz się. O, prawidłnie. Dobra, mamy podłączenie już tutaj z tym dołem. Ale jeszcze będzie się oczywiście skończył tą całą trasę. Tak. Zobaczmy, czy tutaj ludzie idą nam na dół. No, może tutaj na dół to jeszcze nie idą, bo tutaj nie wiedzą, że to mają, ale sądzę, że będą chcieli z tego korzystać, bo to jest dobra teraz tutaj komunikacja. Tu do tego to ja zobaczcie tutaj ludzi od tyłu teraz. No, całkiem ładnie. Tak, tutaj to ja to widzę, że to było potrzebne. Czy tutaj jeszcze z bambajów korzystają? Tak. Nasz bambaj tutaj jedzie w hopsasa właściwie. Może nazwać tą teraz linię tutaj, co jest tutaj. Nie ma jakichś tu dużych teraz obrotów, ale tu jest taki pełen bambaj. A, bo on jedzie na górę. O, to właśnie może ta kolejka teraz tutaj trochę to odciąży, czekaj. O, dokładnie. Ile tu tego idzie, zobaczcie. Mówiłem. Dobrze, to skoro tutaj takie są piękne tłumy, tu metro byłoby idealne chyba na tego miasta. Ale nie chcę nawet tutaj w metro iść. A, dajmy tutaj taką stację. Tu będzie ładnie to wszystko wymiatać. I kolejny przystanek będzie po drugiej stronie rzeki. Dobra, jak dziś by mi się to udało zrobić. Jest 33 minuty, ale jeszcze dzisiaj chciałem pograć w coś innego. Zobaczymy, w ogóle dzisiaj to jest live'a. Nie, wy to będziecie, jesteście już po live'ie, jak wy to oglądacie, ale dla mnie jest dzisiaj live. Ostatni z w tym roku. Dobra. Jak tu by to zrobić teraz? Poczekaj, bo ja tutaj nie chciałbym tego zbytnio. A, dobra, widzę, że się inaczej nie dogadamy. Dobra. Dajmy sobie tu podłączenie. No dobra, nie jest aż takie złe. Natomiast stąd to jest ciekawsza trasa, bo tu już sobie na razie zrobimy stopa chyba. Tak jak powiedziałem chyba, więc to jest niedobry początek. Gdzie tu byłby dobry przystanek? No wiadomo gdzie, bo obok tych bambajów. Tu. I to byłby chyba nawet dobre miejsce. Tak. Bo tu będziecie mogli przyjść do tych bambajów i tak dalej. Tak, i my tu nie będziemy robić stopa. Stop będzie gdzie indziej, jak kiedyś do niego dotrzemy. Póki co, dojedziesz sobie tutaj po prostu. Dobra. Niech ci będzie, więc. Tu dojeżdżasz. I teraz tak. Tutaj to ja nie muszę się pytać, czy tu będzie dużo ludzi korzystać z tej naszej kolejki. To jest wiadomo przecież, że tak. Z jednego przejścia. Będzie jedno przejście. Tu będzie drugie przejście. I tu będzie wejście od tyłu. O, dokładnie. Z każdej strony się podłączyliście. Kto by się spodziewał? Czy tu da się zrobić jeszcze ścieżkę? Da się ścieżkę zrobić, świetnie. Okej, dobra. I tutaj macie jeszcze jedną ścieżkę. Zatknijmy, że ktokolwiek z tego nie chciał korzystać. Bo nie wiem, no wiecie. Dobra, tutaj tak, korzystają z tego.
też korzystają. O, tu nawet autobusem jeszcze sobie pociągają do tego. Tutaj z tego też widzę, że korzystają. 72 osoby póki co. I z tego na przyszłość też już takie tam jest wyciągnięte na przyszłość bardziej. Dobra, podłączmy sobie te dwie stacje i kończymy dzisiejszy odcinek, bo on już też trochę chwilę trwa. A nie chciałem go jakoś zrobić też strasznie długiego. Tak, czy tu by mi się udało? Czekaj, podnieśmy to sobie na maksa. Max jest taki, z tego pamiętam. Bez żadnego słupa zrobić tutaj dojazd. No nie, 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 w takim miejscu słup to nie jest. To nie jest dobry pomysł. Dobra, czyli dotąd sobie dojeżdżałem i przejeżdżają nasze kolejki. Tu tak samo z tego co widzę zrobiliśmy. Tylko tutaj jest to. Tak, na trochę inny słupach, dobra. W takim wypadku, bo czekaj, bo nasza stacja jest końcowa tutaj, a kolejka dosza tutaj. To ona tutaj musi tak właściwie, czekaj, to tu i tu skręca. Ta. Dobra, to zobaczymy. Najpierw sobie ją puśćmy, że ona będzie sobie tutaj. O, dotąd idzie sobie tak do góry. Dobra. To będzie początek. Teraz, żeby podłączyć to z tym. Tak, może po prostu wyjedźmy jeszcze tym do przodu tutaj. Gdzie to tutaj kurczę jest? To jest. Tak, dobra, mniej więcej rozumiem jak to ma wyglądać. Ma to świetnie wyglądać. Oczywiście. Dobra, dotąd dojeżdża. Teraz. Dobra, ty jedziesz prosto. Okej, dobra. To się umawiamy. Ty jedziesz tu cały czas prosto, dotąd. Tak, z tego co ja tu widzę, to trochę nie najlepiej to się tutaj skończy. Chyba że sobie z tym jakoś poradzimy. Dobra, później to sobie z tym połączymy. Okej. Dobra, poradzimy sobie. Tak, bo tu by mi się bardzo dużo budynków pousuwało, jakbym teraz tak puścił normalnie. Później ty tu jedziesz dotąd. Tutaj właściwie to już możesz zjechać trochę w dół. Nie, no, na razie nie. I tu dojeżdżasz do tego. Zygzaczkiem, żeby jak najmniej tych budynków wyburzyć, chociaż... Czy ja wiem? Nie, dobra, bez przesady może. Tu jeszcze ten się wyburzy i tutaj tak. Tak, bo w ten sposób było więcej budynków rzeczywiście mi odchodziło. Dobra, to jest... Nie wiem jak wy, ale tam sobie chyba trzeba było nazywać zbuduj kolej linową w naszym mieście. Bo on tu głównie chyba o to chodzi. Przynajmniej na moje oko. Dobrze, tu sobie może to powiększę trochę. Tymi kolkami się zajmiemy w kolejnym odcinku, bo to jest jedyny wjazd do naszego miasta. Więc ja się nawet nie dziwię, że jest aż tak tragicznie. Jeżeli chodzi o ten wjazd. No ale... Ale to trochę też jest kiepsko. Tak, nie, no bo przecież zobaczcie, to jest jedyny most łączący te dwie dzielnice. Nie, no bo w następnym odcinku budujemy sobie nowy most. Tak, to jest pomysł. Tu gdzieś wybudujemy nowy most, który będzie łączyć tą dzielnicę, autostrady i to wszystko, bo tu jest tylko jedna autostrada, która przejeżdża przez to całe miasto. I to jeszcze nie najlepiej ona tutaj działa zbytnio. Więc trzeba coś z tym będzie zrobić. Oj tak, oj tak. Tak, tu sobie ulepszymy tutaj. Nie, dobra, tutaj nawet nie możemy. No dobra, to będzie w następnym odcinku, już teraz tym się nie bawmy, bo przecież nie trzeba, to nie bawmy się. Co nie? Dobra, tu będą mieli jeden zjazd, jakby ktoś chciał. O, czekaj. Tutaj, od samego wjazdu, proszę bardzo, macie taki wjazd. Tu mamy dwa wjazdy już właściwie teraz. No to będziecie z tego korzystać, jak będziecie potrzebować. Dobrze, popyt jest bardzo ładny teraz na ludzi tutaj, z tego co widzę. Ludzi do tego, no tak jak stwierdziliśmy, będzie dużo ludzi korzystać z tego. Bo do Bombajów też będą mogli tutaj przesiadać w Teodii. Tutaj z tego korzysta 230 osób, czyli już jest dobrze. Z tego 258, czyli więcej cały czas. No tak, bo oni tutaj dojeżdżają sobie stąd jeszcze. Ciekawe. Bambajami i autobusami chatki dojeżdżają. Ciekawe. Tutaj 196, no bo tutaj główni mieszkańcy. I tu 400, czyli najwięcej na tej całej linii. Dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał.
Jeśli tak, może i coś łopkę budę. Ja tutaj na koniec po prostu dam, żeby oni tutaj mogli się na przyszłość budować, bo popyt jest, a nie chcę, żeby on tutaj nam umilkł, bo on nam jest tutaj jakoś bardzo potrzebny. Chciałem kliknąć sobie na jakiś wagonik wyjeżdżający stąd, ale z tego co widzę, ja tutaj nie mam żadnego wagonika. Tak, tutaj coś jest. Chyba ich tu może trochę czekać. Nie chcę coś źle. Dobra, jedzie jeden wagonik do nich. Jest w nim 13 osób. Jedzie kolejny wagonik szybko. Zaraz za nim. Jest w nim 10 osób. Tu dojeżdżę do tych. 30. Czekaj. Jak każdy tu będzie mieć 30, to znaczy, że tutaj trzeba zwiększyć nakład na linię. Wow. Chyba ten autobus musi zwiększyć nakład na linii. Czekaj, bo ja tu chcę zobaczyć. Okej, dobra, tak, trzeba zwiększyć nakład na kolej linową. Zobaczcie, kolejny jedzie pełen 30. Jak ty masz 30, to w ogóle już masakra. 30! Zobaczcie, pełne wagoniki tu są wszędzie. Halo! 30! Wszystkie pełne. Nie no, to byłaby trochę już lekka przyzwyczaj, ten był 30. 9, dobra. Ale tu widzę, że jest to główna sieć, tutaj chyba tranzytowa jest. 30. 26, dobra, jakiś mniej. Ale ruch tutaj, to ja widzę, że nie da się go rozładować chyba. O, jedzie do góry jakiś. Okej. Dobra, tu widzę, że jest jakiś wagonik, zaraz wyjedzie. O, dokładnie. Na niego czekałem. Dobra, zwiększamy nakład na kolej linową. Spłacimy oczywiście do teraz pożyczkę. My kiedyś to zmniejszyliśmy nakład, bo stwierdziliśmy, że nie jest aż tak to bardzo potrzebne. Ale zwiększmy do 95 i w nocy do 65, bo chyba jest to rzeczywiście trochę potrzebne. A autobus, który tutaj jeździ, o ten oto autobus, to wydaje mi się, że na naszym przystanku tutaj nie, to nie ten. Na tym jest to, dużo jest, bardzo dużo jest ludzi. I tutaj nasza, to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja tylko mogę teraz tutaj zwiększyć nakład na linii autobusowej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, możecie coś w ogóle. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już, żeby to nie przeciągać tego tak bardzo. No to dziś była głównie kolej linowa. Cześć!